No witam. Dziś na stole dwa sprzęty do tarby do naprawy. Jest to Unitra. I zaraz fajnie są opakowane. Była fajna paczuszka. W sumie to są dwie paczuszki, ale druga paczka to będziemy się zajmować za chwilę. Unitra ZRK. I zaraz rozpakowujemy. No cóż, są to dwa sprzęty, jak widać. Unitra ZRK, jak już mówiłem, stereo kasety DEC M5115 i AT9115, amplituner do przestrojenia i brak lewego kanału, ładnie opisane karteczki, jak widać, naklejka naklejona, brak sygnału, a co w tym? W deku jest brak sygnału na wyjściu i ogólny serwis bez malowania, i tak samo jest opisane na amplitunerze. No i co, dzisiaj się zajmiemy pewnie na początek tym dekiem, a za chwilę w następnym odcinku będzie amplituner, będziemy przestrajać, no i naprawiać lewy kanał, prądy spoczynkowe trzeba też ustawić. No, dek po otwarciu się prezentuje tak, stan jest idealny, praktycznie igła. Jest to ta uboższa wersja, z tego co widać tutaj brak wymontowane moduły. Ma tylko Dolby NR, nie ma Chrome Metal, nie wiem, tak? Normal i CR ma Chrome Metal, a nie ma Dolby. Ma też Dolby NR, ale numer. Wszystko zrobione jest, bo tu są moduły na scalaczkach i dlatego to w ten sposób, no. Czym późniejsza elektronika, tym mniej elementów, nie? Widać, że to jeden z końcowych wypustów. Zaraz będziemy go odpalać, będziemy sprawdzać sygnał z kasety. Będziemy po prostu sprawdzać, czemu brakuje na wyjściu sygnału. Stan jest piękny, trzeba by było jeszcze przymierzyć te kondensatorki elektrolityczne tutaj i w torze audio przede wszystkim wymienić. No zobaczymy jeszcze, jak to, co się z tym je, bo prawdopodobnie jest tylko uszkodzony albo któryś ze scalaków, bo to są scalaki bodajże te NE, no widzę NE, NE646. 646 wzmacniacze jakieś pewnie operacyjne. Dopóki schematu nie otworzę, to nic nie powiem, żeby nie było potem. Aha, elektrycznie wszystko otwierane. No dobra, to podłączmy go do sieci i sprawdźmy. Mechanizm zakręcił, kaseta się otwiera, play poszedł. Ale na wskaźnikach coś dygnęło, to musimy sprawdzić, co jest. Już chyba widzę nawet, co jest. No oczywiście, jakby inaczej. Standardowa usterka. Zobaczcie. Kanał odlutowany. Jest to lewy kanał, bo na wzmacniaczu jest. Czyli bardzo prosta usterka. Ogólny przegląd, później jeszcze zrobimy mechanizmu. Paski widać, ktoś wymieniał, bo są w idealnym stanie. Widać, że to już z tych nowszych, nieoryginalnych, unitrowskich, bo są jasne. Unitrowskie są czarne, a te są szare. No i dobra, to jedziemy z tym koksem. Musimy wykręcić przedni panel, przednią klapkę. Patrzę, że ona tutaj nawet jest troszeczkę jakaś zdeformowana, odgięta. Zobaczymy, co tam go boli, bo chyba ktoś na siłę wkręcił bodajże podrobioną osłonkę. Bo niepodrobiona osłonka ma tutaj skos. I tak samo ma skos u dołu. Czyli wygląda, niepodrobiona osłonka jest tutaj, panowie, o, w tym deku. Tu jest oryginalna osłonka, ma skosy. A tutaj plastik został
chiński wkręcony. No tak, wygięta cała klapka. Dobra, zaraz się biorę do roboty i to szybko ogarniemy, że tak powiem. Także z dekiem powinno być wszystko ok. Gorzej będzie z tym wzmacniaczem, który przed chwileczką pokazywałem. No przepraszam za tego babola, co przed chwilą powiedziałem. Wygląda to na oryginał. Szybka jest oryginalna, ale cały myk. Zobaczcie, co z tym metalem jest nie tak. Co z to ramką jest nie tak. Się troszkę ktoś nieźle wyrżnął w tą klapkę rękopę prawdopodobnie. Zobaczcie, jak jest wygięta. Nie wiem, czy to łapnie, czy nie łapnie, bo nagrywam teraz z aparatu, a nie z kamerki. Także może to będzie widać, a może nie będzie widać, jak się to wszystko kołysze. Jest po prostu wygięte. Dobra, odprostujemy i będziemy tutaj dalej próbować coś podziałać z tym magnetofonem. Trzeba się dobrać do głowicy, panowie, bo prawdopodobnie, znaczy jest na pewno urwany przewód, z tego co widzę. Tutaj jest od kasującej też urwany, bo już widzę, kawałki przewodu się walają, o tutaj w tym miejscu, o zobaczcie, o. Albo to farba. Ale tutaj to ewidentnie jest oberwane przewody od głowicy. No nic, cały front rozbierania. A potem ustawienie głowic. Ustawienie głowic, jak już mamy, a już myślałem, że wykorzystam ten generator, co na live robiłem. Zobaczcie, generatorek dostał obudówkę fajną. O, z włącznikiem i z diutką przez 1 kOhm i z jednym lejonkiem w środku. Także pięknie pracuje, ma 1,5 kHz ma na wyjściu, 1 V ustawiony w RMS-ie, 2 i 4 V jest w piku na wyjściu i jeszcze do tego generatora dołożyłem 100 kOhm na wyjście rezystor w szeregu. Tutaj sobie zrobiłem cincha, do tego taką sondę. Tu mam na cincha, mogę sobie się wpiąć z sygnałem. Można w rozgałęźnik go podpiąć, rozgałęźnik 100 kOhm na wyjściu, rezystancję trzeba zrobić. A tu mam taką swoją starą sondę od częstotliwościomierza, którą sobie sam robiłem, także ona może teraz służyć jako wyjście. Dobra, myślałem, że będę to wykorzystywał, ale to wykorzystamy do naprawy wzmacniacza. A tu po prostu musimy rozbierać panel, no. Kolejny krok za nami, jak standardowo odpadające kółeczka w panelu. Tutaj na razie się wszystko trzyma, tutaj już się nie trzyma kolejne. Wszystko popodklejamy i będzie wszystko git. A na razie idzie na bok panelek. I prawie mamy, no prawie się dostaliśmy. Jeszcze trzeba odkręcić całe sterowanie, te diutki wszystkie i będziemy mieli dostęp do głowicy. DX Heat, Aiwa, głowica z Aiwy, panowie, wyjęta. Też już ktoś podstawiał i prawdopodobnie coś tutaj na diabła jest polutowane, bo ceny nawalone jak kolbową dużą lutownicą. Ale zobaczcie, jaki syf mamy. Także będziemy go zaraz tutaj odświeżać. W kolejności od czyszczenia, od naprawy przewodów do głowicy. Prawdopodobnie trzeba będzie przedłużyć, czyli przeciągnąć, bo tutaj mamy kupę zapasu tego przewodu, tylko nikt tego nie uwzględnia, że to można tam poukładać. Tutaj brak jest gumeczek, z tego co widzę. Czekajcie, może doświetlę, bo już tutaj im nie starczą. No. Nie starczał przewodzik, on musi siedzieć o tu, w tym miejscu i mieć założoną gumeczkę, ewentualnie tutaj często gęsto jest klejem tym czerwonym zamazane, żeby nie wypadało z mechanizmu, bo jak mechanizm pracuje, czekajcie, moment, nie to, gdzie tu play, o, jak mechanizm pracuje, to ten przewód już widać, dlaczego się oberwał. Mechanizm po prostu ciągnie ten kabel za, że tak powiem brzydko, za ryj.
i musi być no, mechanicznie zabezpieczony ten przewód, nie? Zobaczcie. A jakby przewód został sobie na dole, tak jak to było, o, w ten sposób, często gęsto się zaczepia jeszcze o coś. Wiecie, raz, dwa, czy tam pięć razy, to tam nie ma problemu. Ale jak 50 razy dziennie ktoś wciska play i stop, to ten przewód w końcu się ukruszy, nie? Dobra, działamy. No i tak myślałem, że ktoś uderzył w to klatkę. Zobaczcie, jaki jest motyw. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie, czy nie, ale zobaczycie. Patrzcie się na głowicę. Widzicie? Się troszkę uszkodziła. Spróbujemy to albo wkleić tutaj na jakąś żywicę konkretną, na klej właśnie do metalu, albo po prostu wymienimy całkowicie głowicę. No tu już się dobrałem się do tej głowicy i co do czego, siedzi, ale się trzymać i nie trzyma, nawet jeśli wejdzie w kasetę, to jej się nie ustawi. No zobaczcie, co się dzieje. Aż puściły zgrzewy. A może spróbujemy je przygrzać tak jak w oryginale, albo wymienić. No po prostu wymienimy na Alpsa. I pewnie będzie najszybszy sposób, no. Bo tu ja nie widzę tej głowicy już w tej akcji. No niestety. Jest ułamana. A tu mamy właśnie kąkielnówkę. Nie wiem, łapnie ostrość czy nie łapnie. Alpsa głowiczkę. Zobaczcie, jak się błyszczy. Nic nie jest wyrobione. Także zaraz będziemy to podstawiać do tego magnetofonu. Głowiczka już podstawiona. Zabezpieczona jest klejem. Jak widać. Zaraz będziemy to resztę składać. Tutaj jest ta nasza stara, rozwalona. O. Jak ktoś wie, na jaką wysokość to wzgrzać, to niech sobie to zgrzewa. Ja tam wolałem wymienić na nową. Niestety, bo to innego wyjścia nie ma. Mi się trochę zakurzyło. Dobra, jeszcze przemyjemy roleczki. Tu mam taki specjalny preparat w strzykawkach, którym możemy sobie ładnie umyć rolki. O. Pokapiemy. To nie jest żaden olej, to jest czysty spirytus. Olej to tutaj na ośkę położymy zaraz. Niech to sobie ładnie się rozejdzie, ten spirytusik. I zaraz za jakieś 10-15 sekund trzeba to wydmuchać powietrzem. I jest roleczka idealna, nie? Ale to odczekać, tak do pół minutki. I jeszcze co zauważyłem, patrzcie, ta rolka dociskowa. Cyk i nie dociska. Musimy spróbować naoliwić tutaj tą ośkę, ewentualnie naciągnąć sprężynę. Najczęstsze wciąganie kasety to jest właśnie przez tą rolkę, przez ten docisk. Musimy rozebrać ten docisk i spróbować go naprawić. Powiem tak, ktoś się chyba bardzo mocno zezłościł na ten sprzęt, bo ta oś, ta cały ten docisk, może tak będzie lepiej widać od góry, jest wygięty, no. Wszystko było tak centralnie uderzone. Tutaj jest pogięta, o, widzicie, i nie dociska.
praktycznie nie ma oporów, o. Żaden docisk, to jest wszystko zgięte. Trzeba to teraz wszystko prostować, wyciągać, rozwijać sprężynę, naciągać jeszcze raz. A miało być tak pięknie, nie? Docisk troszeczkę odprostowałem. Zobaczymy, jak to będzie. To było tak bardziej pod tym kątem. Bo w ten sposób było. Było zgięte, przygięte to do... No zobaczymy, co teraz z tego będzie. Teraz jeszcze raz będziemy czyścić, będziemy smarować wazelinką to ośkę. Zobaczymy, czy to mocno nie jest wyrobione, chociaż troszeczkę jest wyrobione. Ale jeszcze źle nie jest, tylko po prostu zgięte było, tak o, do dołu. Ktoś to sobie tutaj przygiął. No, kółko włożone, zobaczymy, czy to... No jest troszeczkę lepiej niż było, bo przynajmniej jest prosto. Teraz zobaczymy, czy teraz jest docisk za każdym razem. No ciągnie, teraz ciągnie. Trzeba aż nieźle odgiąć, żeby... No dobra, wkładamy kasetę, ustawiamy pi razy oko na razie. Zobacz, czy taśmy nie będzie ciągnąć głowica. Tylko musimy kieszeń wkręcić. Na oko ustawiamy tą szczelinkę na taśmę, tak żeby było wszystko na kasetę, żebyśmy nie zniszczyli sobie na dzień dobry kasety, a potem będziemy resztę ustawiać. Głowicę ustawimy dzisiaj za pomocą właśnie nagranej taśmy, sygnału z generatora i oscyloskopu. Porównamy sobie zapis do odczytu. Wtedy będziemy wiedzieć, że głowica jest idealnie na środku taśmy ustawiona. I jeszcze jedno. Jak nie posmarujesz, to nie jedziesz. Także już tutaj mam ośki wszystkie przesmarowane, mechaniczne części też mam przesmarowane. Zaraz bierzemy się do, że tak powiem, testów tej nowej głowicy. No tak, głowica poustawiana. Poziom zapisu ustawiony. Nieszczęsne przełączniki do umyte. No i dobra. Rozbierzmy jeszcze ten, zobaczymy tutaj drugą stronę, bo tutaj był nagrywany. Zaraz będziemy tutaj jeszcze nagrywać na niego. Równo. A tutaj jeszcze mam, pokasowałem kasetę niechcący przed chwilą. Poczyściłem przełącznik zapisu podczas pracy. O. Jeszcze kolędy, nie? Ale nagrywane na moim, także jest dobrze ustawiona głowica. Zaraz jeszcze spróbujemy tu nagrać na niego i otworzyć. Zobaczymy, jak się różni, nie? Sygnał. Włączyłem rekord i patrzcie. Od balansu, od zapisu, potencjometr nie łączy. Tu mam podłączony oscyloskop. Mamy tutaj, dochodzimy do zera. Na oscyloskopie mamy 6,38 V. Idzie zapis w tej chwili na jeden kanał. Zaraz to odtworzymy. Cofniemy nagranie. I sprawdźmy. Nie jest równo głowica ustawiona, już widzę. Zobaczcie, co się dzieje na oscyloskopie. Znaczy to cofnęłem, bo to ten potencjometr tak przekreszani. Ten nasz zapis. Widzicie? Dobra. Nie ma co, tylko tak przewinąć od początku kasetę i wymieniamy potencjometra od balansu. Bo chodzi ośka o w ten sposób. Tam i z powrotem, góra, dół. Spróbujemy, może się uda go odczyścić i naprawić, ale w co wątpię. Autostop działa, rekord działa, tylko potencjometr od nagrywania, ten jest ok. Nie ma luzu, a ten jest
ktoś pociągnął, no. Potencjometr wylutowałem, rozebrałem i jeszcze będę rozbierał. Jest trochę sieczka, chodzi. Chodzi cała ośka góra-dół i raz jeden łączy, raz drugi łączy, raz jeden, raz drugi. Może się uda go naprawić, bo takiego nie dostanę pewnie, a jeśli nie, to zaraz znajdę zamiennik, bo mam na części takiego samego deka. Tylko ciekawe, w jakim stanie będzie ten potencjometr, nie? Dobra, ogarnąłem potencjometr, już go wstawiam i sprawdzamy za chwilę zapis. Dobra, zostało nagrane, sygnał 1 kHz, lewy, prawy, idealnie na zero, tak jak to było nagrywane. Mamy jeden, mamy drugi, na oscyloskopie jest to samo. Tylko jest kolejny babol, że tak powiem, wypatrzyłem. No już mam go serdecznie dość, bo już jest 17, a zacząłem o 9. Patrzcie, wciskam pauzę, brak diutki, nie? Brak podświetlania diody. Jeszcze diutka jedzie jedna do wymiany, prostokątna, i będzie wszystko zrobione. Zobaczcie, identycznie jest, tak jak przy nagrywaniu. Taki przy odczycie. Lewy, prawy kanał. Wszystko działa, przewijanie działa. Mechanizm odnowiony. Ktoś go tak łupnął z pięści. Między innymi, oprócz tego potencjometr naprawiony, niewymieniany, głowica wymieniona, to ustawiony, wymyty przełącznik i ustawiony zapis. Przeczyściłem przy okazji te wszystkie piny przy głowicy i mamy efekt idealnie, no. Lewy, prawy. Nareszcie gada zmęczyłem, że tak powiem. Wyjście słuchawkowe, nic nie trzeszczy, wyjścia na cincze, wszystkie działają. Nagrywanie działa, odtwarzanie działa. Idiotka! Kurde. A ta diutka to nie wina diutki, tylko wina tego przełącznika. Zaraz go robimy. Nareszcie działa. Wymieniłem diutkę, wymieniłem przełącznik. Znaczy przełącznik, wyczyściłem przełącznik, nie wymieniłem. To wymieniłem diutkę. Wymieniłem diutkę. Tu jest stara, także odsyłam razem z głowicą. Nareszcie wszystko jest tak, jak ma być. No. No dobra, za chwilkę efekt końcowy. I chyba znalazłem, wiecie co wam powiem, przyczynę tego uderzenia w tą klapkę. Zobaczcie, ta klapka wystawała tutaj dużo ponad obudowę. To zamiast poluzować tutaj jedną śrubkę, tutaj, tu na dole, tą śrubkę, żeby mechanizm cofnąć, i od spodu dwie śrubki, żeby mechanizm cofnąć do środka, to ktoś wcisnął na chama klapkę. I tak była uderzona, że tutaj i rolka wygięta, i głowica połamana. Ajajajajaj, zaraz ja to poskładam, poskręcam i będzie efekt końcowy. Poustawiam mechanizm, zamontuję go trochę głębiej niż był. Efekt końcowy. Ogólnie magnetofon oceniam na 4+, z powodu tych zarysowań na obudowie. Jakościowo jest lepiej niż fabryka. Nagrywanie i odtwarzanie i głowica Alps stożkowa. Chrom, metal, wszystkie przełączniki MPX, rekord Mutek.